Co do samego kopania, zakazane, niezakazane, ponieważ jak patrzyliśmy na wykresy, to mniej więcej 1 trzecia mocy sieci Bitcoin dalej jest w Chinach. I tak się zastanawiamy, w jaki sposób, gdzie oficjalnie jest zakazane. W Korei Południowej został prezydentem bardzo prokryptowalutowy człowiek. Spotkaliśmy się z panem ministrem i przedstawiliśmy, że po prostu Polska zostaje z tyłu. Sam powiedział, że on nie zna się specjalnie, ale wie, że jest to przyszłość. On rozumie. Przekaz nasz był bardzo prosty. Albo zrobimy coś, żeby nasi przedsiębiorcy, ludzie, którzy płacą tu podatki mogli tworzyć biznesy. Pocieszymy się jak uda się coś zrobić jeszcze w międzyczasie są wybory. Nie wiadomo kto wygra, tak? Oni są pewni, że wygrają. Tu już jest jasny zapis regulacyjny, który mówi, że kryptowaluty są legalne, można robić to, to to i tamto. I to są przepisy, które będą jednolite dla całej Unii Europejskiej. One będą, prawo będzie dostosowane we wszystkich krajach członkowskich. Pojawiają się kolejne instytucje, które chcą które są chodzić wystarczy popatrzeć na to co banki robią bo to też trzeba jasno powiedzieć że banki to duże banki chociażby Deutsche Bank wchodzą w kryptowaluty zaczynają oferować usługi kastodii i tak wiadomo że to są sprzedawcy łopat nam zależy pl merytoryczne źródło informacji partnerzy kanału sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci nadrabiamy to o czym milczą w szkołach dzień dobry Wojciech Sirek, nam zależy ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i waszym gościem znany entuzjasta kryptowalut, twórca internetowy Mike Satoshi. Cześć. cześć Wojtku, cześć, witam widzów. No to co, od razu bierzemy się oczywiście za temat kryptowalut. Ja tylko tak na wstępie dodam jeszcze, że to nie będzie już rozmowa na zasadzie, czy Bitcoin jest dobry albo czy Bitcoin jest zły. Nie będziemy odświeżać tych tematów, bierzemy się za konkretne, bieżące. Tematy związane z rynkiem krypto. Na dobry początek to, co się dzieje w Chinach, a konkretniej czy właściwie w Hongkongu. Pewna liberalizacja. Pytanie, co ona przyniesie? No, jest to na pewno spory krok, bo do tej pory wiadomo, jakie mają podejście Chiny, i tu się nic nie zmieniło. Kupowanie, handel kryptowalutami, kopanie kryptowalut jest w Chinach zakazane. Co do samego kopania, zakazane, niezakazane, ponieważ jak patrzyliśmy na wykresy, to mniej więcej 1 trzecia mocy sieci bitcoina dalej jest w Chinach. I tak się zastanawiamy, w jaki sposób, gdzie oficjalnie jest zakazane. Czy jest to czarny rynek, czy może państwo gdzieś coś w tym temacie robi? Ale faktycznie patrząc na Hongkong, który pod, przeszedł pod agendę chińską, e, Hongkong zalegalizował kryptowaluty i to zalegalizował w taki sposób, że nie tylko firmy, ale także osoby prywatne mogą inwestować w kryptowaluty, mogą to robić legalnie. Jest reżim regulacyjny, można uzyskać licencję od tamtejszego nadzoru regulacyjnego, mogą przyjść giełdy wręcz. Przy całej sytuacji odnośnie Coinbase'a w Stanach Zjednoczonych, tamtejszy regulator finansowy, wyobraźmy sobie sytuację, że w Polsce KNF zaprasza Coinbase do tego, żeby przyszedł do Polski. Tam coś takiego zrobił. Jeden z oficjeli zaprosił, że my bardzo chętnie przyjdźcie do nas, wystąpcie o licencję. My wam, ją, my wam ją zatwierdzimy. Także zmiana diametralna, a wiadomo, że bogaci Chińczycy będą z tego korzystać. Myślisz, że to ruszy jakoś rynkiem, że to da jakiś optymizm na rynek krypto? Mm, optymizm to już dało, bo to od 1 czerwca było, a News był, można powiedzieć, zawarty w cenie trochę wcześniej. Więc być może. To spowodowało, że Bitcoin spadł tylko do 15 tysięcy, nie poszedł niżej i później było to odbicie na 30. Aczkolwiek mam wrażenie, że jesteśmy teraz w takim momencie rynku, w którym, w którym i te newsy negatywne nie robią wrażenia praktycznie na nikim, ale też w drugą stronę. Pozytywne informacje z rynku też już nikogo nie cieszą. I ten rynek idziemy takim, to jest najgorszy taki okres. Ludzie są już znudzeni, trochę do góry, trochę do dołu idziemy tym bokiem, po prostu wszyscy są zmęczeni tą całą sytuacją. Więc ciężko powiedzieć, no musi być coś grubszego niż Hongkong, żeby ten rynek jednak w górę ruszyć. A czy wiesz może jak się patrzy na ten Hongkong na rynku krypto? Pytam dlatego, że akurat tym miejscem trochę się interesuję i wiem, że od czasu właśnie tego niejako ponownie przejęcia Hongkongu przez Chiny, no tak naprawdę nad Hongkongiem jest wiele znaków zapytania. Już chyba nawet kilkaset tysięcy Hongkończyków wprost wyniosło się ze swojego y, rodzinnego miasta, y, więc ja bym nie był taki przekonany, że to na pewno są takie dobre informacje dla rynku krypto. To może być na swój sposób pewna wydmuszka. Wiesz, Hongkong jest tak dosyć położony, nazwijmy to nieciekawie, tak? To około góry ciężko jest, brakuje tam generalnie mieszkań. Z tego, co nasz wspólny kolega Wesley opowiadał, to Chiny budują tam jakąś taką małą dzielnicę na 3 miliony mieszkańców, żeby troszeczkę troszeczkę ten rynek. W Chinach. W Chinach, ale przy samym Hongkongu, ponieważ tam młodzież narzeka, że generalnie mieszkania są drogie, nie ma gdzie mieszkać i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, wiesz, no, co tu dużo mówić. Oni nie mogli tego zrobić sami bez aprobaty Pekinu. No, to, to trzeba jasno powiedzieć. To nie jest Tajwan, to jest jednak Hongkong, tak? Jest to jakiś tam pewna doza, pewna doza niezależności, ale jednak pod agendą chińską, pod kuratelą Pekinu, więc być może to jest, ja bym to nazwał takim testnetem, tak? bo Chińczycy tak zwykle działają, jak nawet CBDC swoje wprowadzali, to zobacz, zaczynali od pewnych miast, od pewnych regionów, sprawdzamy, zobaczymy, nanosimy poprawki. Tak samo tutaj, chcą zobaczyć, jak to wpłynie na rynek, a z tego co wiem, Chińczycy kochają hazard, więc wypuszczenie tych setek, setek milionów Chińczyków, miliardów na rynek, no to oni kochają hazard, a kryptowaluty są bardzo, bardzo prohazardowe, więc może dlatego zacząłem to. Rynek kryptowalut przyjął to bardzo pozytywnie, tak? no bo to jest jednak taki powiew świeżości, a w międzyczasie wyszedł raport yy, Banku Chyba Narodowego Chin, w którym było takie stwierdzenie, że Web3 to jest przyszłość więc i że Chiny nie mają zamiaru z tym walczyć. Gdzie rzeczywiście jeszcze nie otwieramy szampanów, jeszcze nie szalejemy z radości, niemniej jednak takie lekkie poluzowanie widać. Więc to jest, to jest na pewno pozytywne, a oczywiście po owocach ich poznacie, no i zobaczymy, jak to, jak to wpłynie. A może rzeczywiście będzie tak, że naprawdę przez kolejne dziesięciolecia Hongkong będzie taką bezpieczną azjatycką przystanią dla krypto, dla tego świata chińskiego? Tak może być, aczkolwiek ten świat azjatycki dosyć pro-kryptowalutowo podchodzi, hmm. bo w Korei Południowej został prezydentem bardzo prokryptowalutowy człowiek. Tam oczywiście regulacje są twarde, niemniej jednak są, są te duże koreańskie giełdy. Tam jest generalnie problem z bardzo ograniczony jest ten wypływ kapitału z Korei, dlatego powiedzmy, osoby, inwestorzy spoza Korei niekoniecznie chcą się rejestrować na koreańskich giełdach, no bo jest ten problem. I z wysłaniem tych walut tradycyjnych tam, i szczególnie z wyciągnięciem stamtąd, to od paru nawet projektów mam informacje. Jeszcze, bar jeszcze bardziej restrykcyjna jest Japonia. Warto tu wspomnieć o tym, że Japonia była pierwszym krajem, która uznała bitcoina nie za legalny środek płatniczy, tylko za pieniądz. To było historyczne wydarzenie. Na przykład Binance zaczyna działać w Japonii, więc yy, mimo tego ostrego reżimu regulacyjnego, Japonia w pewnym momencie zachowała się trochę może nie tak, jak Chiny, mocno, ale też bardzo mocno ograniczyła działanie. A teraz tak jakby krok wstecz, zaczynamy w tym kierunku iść. No i południowo-wschodnia Azja, czyli na przykład Singapur, który dawno temu, znaczy dawno, parę lat temu, wprowadził jasne regulacje, i tam wręcz. Yy, Projekty kryptowalutowe mogą być nawet notowane na giełdzie tradycyjnej, tej singapurskiej, więc, więc Azja akurat, jeśli chodzi o kryptowaluty, to jest całkiem, całkiem w porządku. Tam naprawdę nie można, nie można narzekać. Oczywiście trafiają się jakieś tam kraje pojedyncze, które mówią, że nie, zakaz całkowity, w ogóle nielegalne kryptowaluty i jak was złapiemy, to do więzienia pójdziecie. Nieco inny temat. Potężny BlackRock angażuje się w rynek krypto. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? No generalnie największy fundusz inwestycyjny, już nie pamiętam, chyba 9 albo 8 bilionów dolarów w aktywach. No i w pewnym momencie BlackRock, który właściwie wszyscy o nim słyszeli. Oczywiście BlackRock jest całym, według niektórych całym złym świata, stoi tam. Teorie spiskowe i inne różne rzeczy, tak stoi za wszystkimi rządzi Stanami Zjednoczonymi. Wystąpił do seku o spotowy, to trzeba jasno powiedzieć, spotowy ETF Bitcoina. Tak to nie jest na futuresach, czyli tylko traktach terminowych, tylko na spocie. Czyli BlackRock teoretycznie będzie trzymał bitcoina. Oczywiście we współpracy z Coinbase'em. Coinbase ma być tym kastodianem tego. No i faktycznie, jak taki fundusz wchodzi, a trzeba jasno powiedzieć, że historycznie tylko jeden ETF nie został zatwierdzony przez SEC, który po oczywiście po drobnych zmianach, po naniesieniu poprawek został finalnie zatwierdzony, więc można powiedzieć, że BlackRock ma stuprocentową skuteczność. No, jeżeli największy fundusz na świecie z największym kapitałem wchodzi w kryptowaluty, no to chyba lepszej legitymizacji tego rynku nie ma. Oczywiście to jest Bitcoin, żeby to było jasne, to nie znaczy, że wszystkie jakieś memcoiny, shitcoiny nagle wszystko legitymizujemy eee, i teraz to jest informacja, która według niektórych może pchnąć, jeżeli zostanie zatwierdzony, może pchnąć Bitcoina na setki tysięcy dolarów. Różne są analizy, 140 i tak dalej, to z przymrużeniem oka do tego trzeba podchodzić. Niemniej jednak, no chyba już większych nie ma, więc trzeba się zastanowić, dlaczego BlackRock podjął taki krok. Czy to faktycznie jest tak, że tej rewolucji już nie jesteśmy w stanie powstrzymać? i kryptowaluty są przyszłością i powiem szczerze, płyną z różnych środowisk do mnie takie informacje, że nawet banki stwierdziły, że oczywiście banki chciałyby to zrobić po swojemu, czyli kryptowaluty, ale w banku, czyli trzymamy tak jak tradycyjne, a oni będą nam oferowali kryptowaluty jeszcze zarabiali. Niemniej jednak bardzo pozytywna informacja, rynek się bardzo mocno podpalił, no ale wszyscy musimy zaczekać na decyzję sec a to może trwać i trwać i trwać do chyba 240 dni nawet, także... To, o czym rozmawiamy od początku, brzmi trochę tak, jakby w świecie krypto działy się same dobre rzeczy. I materiał przez te pierwsze 8 czy 9 minut wybrzmiewa nam tutaj bardzo pro krypto, ale chyba aż tak kolorowo nie jest, nie. bo między innymi na gruncie amerykańskim i też za sprawą seku, dzieją się rzeczy chyba przez świat krypto raczej niepożądane. Dzieją się niepożądane, no i to oczywiście też na samym tradycyjnym rynku, w którym bardzo mocno jest rynek kryptowalut skorelowany. Mieliśmy pandemię, mamy wojnę. Mamy wojnę, która wpływa też na rynki, inflację i tak dalej, czyli nie ma taniego kapitału, ale sam rynek krypto, trochę historycznie. Najpierw upadek ekosystemu Terra Luna, który bardzo mocno odcisnął się, można powiedzieć, że być może zakończył Hosse, później słynny FTX, czyli sam Bank Manfred i jego giełda warta miliardy dolarów, która miała gorszą księgowość jak polska jednoosobowa działalność gospodarcza. Oni dokład, nawet nie wiedzieli, ile mają pieniędzy, kogo, i tak dalej, i tak dalej. I sprawa, która toczy się przed amerykańskimi sądami. No i to tak troszeczkę, bo wszyscy mówią, że to CZ z Binance'a załatwił FTX-a. No i teraz jest zemsta oczywiście amerykańskich regulatorów, amerykańskich polityków za, za właśnie tę sytuację. Trzeba pamiętać, że FTX dotował bardzo mocno kampanię demokratów, republikanów też, ale dużo mocniej wspierał demokratów. Sam Bankman-Fried to jest też dziecko, miało być cudowne dziecko, teraz wyszło, że nie do końca, dziecko bardzo znanych rodziców, z tego co wiem, to ojciec sama Bankmana był profesorem na Stanfordzie i co ciekawe jego współpracownikiem był Gary Gensler, który jest obecnym szefem sec -u. Więc to jest takie powiązanie, no i SEC się obudził i Gary stwierdził, że wszystko poza Bitcoinem jest papierem wartościowym zaatakował Binance'a, postawił mu dosyć poważne zarzuty do tego zaatakował wszystkie kryptowaluty po kolei, które tam są. Chociaż tak jeśli chodzi o Ethereum to tak jest to tak trochę. Najpierw powiedział, że są, później się z tego wycofał, bo stwierdził, że Ethereum jest dostatecznie zdecentralizowane, że tak naprawdę już nie jest papierem wartościowym, czyli było, a nie jest. I trzeba powiedzieć, też wydarzyła się jedna rzecz. Wszyscy pamiętamy, jak pierwszą kryptowalutą, taką większą, którą pozwał Sek, to było Ripple XRP. Sprawa się toczyła, toczyła, toczyła i sprawa miała już finał w sądzie, przynajmniej pierwsza batalia. Sek przegrał sprawę. Tak nie w 100%, ale jednak przegrał, ponieważ XRP zostało uznane przez panią sędzie za. Że nie jest papierem wartościowym. Jedynie w tym zakresie sprzedaży instytucjonalnej było papierem wartościowym. Czyli na chwilę obecną XRP nie jest papierem wartościowym do momentu, kiedy na przykład Sekowi udałoby się w drugiej instancji wygrać. No i to dało busta rynkowi. To też, to też takiego psztyczka w nos Sekowi dało. Sek oczywiście tam się będzie odwoływał i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, no, ten rynek kryptowalut w Stanach Zjednoczonych jest walka z Binance US. Kolejna lekka przegrana SEC-u, bo SEC wystąpił o to, żeby zamrozić wszystkie aktywa giełdy Binance US, co finalnie by skutkowało po prostu zaprzestaniem zamknięcie giełdy, no bo jeżeli aktywa są zamrożone, giełda nie może działać. I tutaj też sąd nie wyraził zgody na to, żeby coś takiego zrobić. Czyli giełda działa normalnie, sprawa toczy się w sądzie. W Stanach Zjednoczonych jest jeden problem, tam nie ma jasnych przepisów. Tam mamy test Hueya, tam mamy przepisy z 1934 roku bodajże, Bodajże my się tak trochę w rynku kryptowalut śmiejemy, że to tak jakby porównać, jak powstał samochód, to czy samochód był koniem, czy powozem. Bo to takie, taka praktyka, że wszystko może, że przepisy zawsze możemy zastosować, obecne przepisy do nowych technologii. Tak, no tak nie do końca. Więc wszyscy czekamy, kongres działa, co ciekawe działa ponadpartyjnie, komisje obradują, ale z tego finalnie nic jeszcze nie przeszło. I tak naprawdę Stany Zjednoczone w tej chwili są jedną wielką zagadką. Ale jak to, jak to bywa w Stanach, no wiadomo, że rządzą pieniądze. Na całym świecie rządzą pieniądze, więc ja nie wierzę, że BlackRock nie wie o tym, że co się tam dzieje i jakie są kierunki. I myślę, że wybrali po prostu odpowiedni moment, w którym jeszcze, trzeba jasno powiedzieć, jeszcze ten bitcoin jest tani. Patrząc oczywiście historycznie, bo nikt przyszłości nie zna. I to jest dobry moment wejścia, żeby sobie zacząć, czy oni to skupują ciężko powiedzieć. tak? No, nie znamy adresów, nie wiemy kto co robi ze zamkniętymi drzwiami. Ostatnio wyciekła informacja o jakimś ogromnym portfelu, ale to się okazało, że to ten Robinhood Markets to jest portfel tej, tej aplikacji. Więc no, wszyscy patrzą na te Stany Zjednoczone i tak się zastanawiają właściwie nie czy, tylko kiedy kongres w końcu coś zrobi. A w międzyczasie tam są wybory prezydenckie, które się zbliżają, gdzie kryptowaluty są dosyć Dosyć głośnym tematem poruszanym przez kandydatów, więc patrzymy, patrzymy i zastanawiamy się, kiedy. No właśnie, mamy Chiny, mamy Stany, a co z Unią Europejską? Co z Polską? Czy tutaj cokolwiek się dzieje w temacie krypto? Co z tą Polską? W samej Polsce specjalnie znaczy, poza naszą wizytą w Ministerstwie Gospodarki, z, nie pamiętam z miesiąc temu spotkaliśmy się z panem ministrem i przedstawiliśmy, że po prostu Polska zostaje z tyłu to nie wnikając w temat Polski, jeśli chodzi o Unię... ja bym może dopytał o tę Polskę, ale przedstawiliście i z jaką odpowiedzią to się spotkało? Powiem tak, z bardzo pozytywną. Pan minister sam powiedział, że on nie zna się specjalnie, ale wie, że jest to przyszłość, on rozumie. Przekaz nas był bardzo prosty. Albo zrobimy coś, żeby nasi przedsiębiorcy, ludzie, którzy płacą tu podatki, mogli tworzyć biznesy, nie byli zmuszani do tego, żeby uciekać za granicę, do Estonii, na Litwę, do Szwajcarii, gdziekolwiek indziej, i będą tu płacić podatki, albo za 5-10 lat po prostu wejdą duże korporacje, wejdą banki i będą te świadczyć, będą świadczyć te usługi tak czy siak, bo tego się nie da zatrzymać, a podatki będą tak jak wszelkiego rodzaju hipermarkety, tak będą płacone. Tak? żeby później okazuje się, że jakiś koncern płaci tam 100 tysięcy podatków rocznie. Tak? No i co na to nasi rządzący? Co na to nasi rządzący? Na razie było jedno spotkanie. Ja oczywiście wyznaję zasadę po owocach, ich poznacie i bardzo sceptycznie do tego podchodzę, aczkolwiek pan minister bardzo pozytywnie wysłuchał wszystkich za i przeciw. Trzeba jednak pamiętać, że problemy naszego środowiska to są problemy wieloministerialne. To było Ministerstwo, ministerstwo Gospodarki. A tu mamy jeszcze problem z Ministerstwem Sprawiedliwości, może nie problem, tylko bardziej potrzebujemy pomocy, bo my chcemy czyścić to środowisko z oszustów, ale bardzo często odbijamy się od ściany, gdzie policja nie wie co robić, albo nie chce robić i tak dalej. To jest Ministerstwo Finansów, a nasi bezpośredni sąsiedzi, na przykład w postaci Słowenii, Słowacji, nie Słowenii, obniżyli podatki znacząco od kryptowalut. Mamy na przykład Czechy, w których jest potężna firma kryptowalutowa Trezor, która, która świadczy o tych Czechach. Czesi zresztą bardzo mocno w kryptowalutach siedzą. Bardzo dużo rzeczy, można powiedzieć, odkryli, tak w cudzysłowie, jeśli chodzi o kryptowaluty. Estonia jest znana, wiadomo. Dużo firm ucieka do Estonii. Więc przekazaliśmy informacje tak naprawdę po drugim spotkaniu. Pan minister chciał konkretne przykłady, gdzie może to pomóc, bo wiadomo, kompetencje są odtąd dotąd. Tak na przykład... Propozycje jakichś rejestrów publicznych przeniesienia na technologię blockchain. Tak? To było tak bardziej rozmowy o blockchainie, nawet nie o krypto. Bo krypto, on zdaje sobie sprawę z tego, że ten PR kryptofalutowy jest, jaki jest. I tutaj te słynne kampanie, kim będziesz, kiedy bańka pęknie i tak dalej, i tak dalej. Więc mam otwarty umysł, ponieważ ja tu można być koordynuję wszystko. Ale poczekajmy, poczekajmy, nie cieszmy się cieszymy się jak uda się coś zrobić jeszcze w międzyczasie są wybory nie wiadomo kto wygra tak oni są pewni że wygrają bo było takie stwierdzenie oczywiście zarzut pewnych osób z środowiska a chcą się lansować na was nie? on nam wprost powiedział że my nie jesteśmy jego targetem wyborczym że nie są targetem wyborczym bo oni i tak nie głosują na nich a druga sprawa jeżeli macie wątpliwości możemy się po wyborach spotkać więc, więc, więc tyle ale mówisz, że rządzący niekoniecznie znają się na kryptowalutach, co sami przyznają, więc można to tak skwitować, że oni wiedzą, że dzwonią dzwony, ale jeszcze nie wiedzą, w którym kościele. Tak, tak dokładnie. I my jesteśmy tym przewodnikiem, który im pokazuje, o tam dzwoni, nie? i tu trzeba zrobić, żeby ten dzwon mocno dzwonił. A jeśli chodzi o Unię Europejską, przychodząc tak płynnie, no to zostały zatwierdzone przepisy MIKA. To jest Markets and Crypto Assets, od tego pochodzi ten skrót. One regulują rynek kryptowalut w Unii Europejskiej. Oczywiście one, zanim one wejdą, to już będą przestarzałe, to trzeba jasno powiedzieć. Niemniej jednak, to już jest jasny zapis regulacyjny, który mówi: Kryptowaluty są legalne, można robić to, to, to i tamto. I to są przepisy, które będą jednolite dla całej Unii Europejskiej. One będą Prawo będzie dostosowane we wszystkich krajach członkowskich, więc to jest taki duży krok ku legalizacji kryptowalut. Oczywiście, Zwykłym projektom już, już skończy się takie Eldorado, gdzie łatwo się będzie zbierało pieniądze, bo przede wszystkim, chyba najważniejsza rzecz, e, krajowy regulator uzyska nadzór nad rynkiem kryptowalut. Bo bardzo często, jak ludzie gdzieś tam pytali się, a gdzie jest KNF i tak dalej, to KNF umywał ręce i mówi: My nie nadzorujemy rynku kryptowalut. W tej chwili już tego nie będzie. W momencie, kiedy wejdzie Mika, stanie się, mówią, że to jest koniec 2024, początek 2025 roku, e, KNF zyska nadzór nad rynkiem kryptowalut. Czyli staną się one kolejnym aktywem. Do tego będą jasne zasady, klasyfikacje tokenów i tak dalej, i no, Trzeba było sobie poglądać odcinki o, tym, o tej ustawie, to prawnik najlepiej by się wypowiedział w tym temacie. Niemniej jednak kończy się temat w Unii Europejskiej, że kryptowaluty zostaną zdelegalizowane albo jakieś tam były problemy. Jasne regulacje, albo się dostosujecie, albo się nie dostosujecie. No i generalnie Unia Europejska staje się, można powiedzieć, prokryptowalutowa. Niektóre kraje już próbują wykorzystywać y, sytuację, że już Tamika będzie i na przykład zapraszają giełdy, nawet z Binance była rozmowa jakiegoś tam Ministerstwa Finansów Francji, które tam próbuje przyciągnąć y, kapitał do siebie. No każdy gra, można powiedzieć, niby Unia Europejska, ale każdy gra na siebie. Tak, słucham Cię i zastanawiam się, czy nie zostajemy znowuż w tyle, no bo skoro Chiny jednak jakieś takie pewne ramy dla krypto określają, Stany w pewnych jakichś bólach, ale też, Unia też, a u nas dopiero toczą się rozmowy, co to z tego może być. No właśnie, to jest problem, bo tak naprawdę trzeba wspomnieć o historii. My byliśmy jednym z pionierów kryptowalut, pod panią minister Strężyńską, tutaj parę osób działało, był ten słynny strumień, gdzie, były, gdzie jeszcze nie było tak naprawdę giełdy kryptowalutowe, nie było objęte AML-em w ogóle praktycznie, nie było tych wszystkich wymagań, myśmy takie dobre, dobre praktyki, myśmy, żeby nie było ja, nie uczestniczyłem w tym, ja wtedy nawet nie byłem na rynku kryptowalut, ale były działania i w momencie, kiedy pani minister Strężeńska przestała być panią minister, to zostało to wszystko tak naprawdę zamiecione pod dywan i od tego czasu zmieniło się jedno, udało się dzięki happeningowi pod Ministerstwem Finansów zlikwidować podatek PCC. I tak de facto Zasadniczo nic się nie wydarzyło, powstał jakiś rejestr firm kryptowalutowych, czyli dotyczący wszelkiego rodzaju ludzi, którzy obracają pieniędzmi, bo były takie plotki, że nawet youtuberzy będą musieli się rejestrować, mówiący o kryptowalutach, czyli tak jak Wy zapraszacie mnie, to już powinniście być w rejestrze, ale to, to, była, to była plotka i to nie potwierdziło się. I wszystkie firmy, które obracają, zajmują się usługą obrotu walut cyfrowych, wpisują się do takiego rejestru, ale tak de facto nic się nie, nie dzieje, zostajemy w tyle. I to jest smutne, tak? bo Polacy są bardzo kreatywni naprawdę dużo, dużo możemy osiągnąć. Niemniej jednak, no, władze kolejne tak trochę to po macuszemu traktują. I później, jak to będzie, często Polak wynalazł jakiś wynalazek, kupił to Amerykanin, sprzedał japończykowi, a teraz wszyscy tego używają i Polacy musieli odkupić własny wynalazek za stukrotną kwotę. To na koniec podpytam jeszcze: no bo nie może być tak naprawdę materiału o kryptowalutach bez słów takich jak hossa, bessa, cena i tak dalej. No jaki, jaki jest ten sentyment na rynku? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Chciałoby się zapytać, kiedy ta hossa i, i jakich cen się spodziewamy. Powróżmy sobie. <grym> Powróżmy, no to trzeba jasno powiedzieć, że jest to wróżenie z fusów. Ja już kiedyś... Na YouTubie mamy na, na tak. pasku zawsze te konkretne minuty z nazwą działu, to tak. tutaj dam, że to jest moment tak, yy tak, dla wróżbity. Ruszów. Jeśli chodzi o bessę, hosse ostatnio tak, rozmawiając z ludźmi doszliśmy do wniosku, że są trzy definicje terminu Hossa i Bessa. Według jednej definicji, według której już jesteśmy w Hossie, to Hossa zaczyna się od najniższej ceny. Oczywiście są progności, którzy mówią, że jeszcze możemy spaść, ale te 15 tysięcy wydaje się być takim dołkiem no to według tego kryterium mamy hossę. Jeśli chodzi o sentyment, zapytałeś o sentyment, no to tutaj Bessa jest, jakby nie patrzeć, e, właściwie taka Bessa męcząca, tak bym to określił, bo Bitcoin był na tych 15, nie spadł, wybił do góry, odbił się jeszcze raz od 15, więc aha, już się obroniliśmy i poszedł ponad 30. No ale tam też siły zabrakło, czyli tak jakby nie ma siły na wzrosty, nie ma siły na spadki. Teraz spadliśmy do tych 25, wszyscy już czekali, ale okazuje się, że nie, no znowu idziemy, więc... Według sentymentu, sentyment jest typowo niedźwiedzi. Ja wejdę Ci teraz w słowo i powiem, jak to wygląda tak trochę z zewnątrz, bo ja jestem na rynku krypto oczywiście, natomiast no nie jestem takim kryptentuzjastą, żeby na co dzień się tym zajmować. Z mojego punktu widzenia, z perspektywy takiej bardziej, bardziej dziennikarskiej, no tak de facto... Nie ma tego tematu w sensie, nie ma radykalnych spadków, nie ma radykalnych wzrostów, więc to nie jest w tym momencie w ogóle nośny temat. Tak, to widać po wyświetleniach, po subskrypcjach, po, po obrotach kantorów kryptowalutowych. Widać, że to jest taki temat zresztą wakacje jeszcze dochodzą do tego więc dwa miesiące wakacji do tego wrzesień, który historycznie był słaby, a który się dopiero zacznie za chwilę więc, więc, no, BESA, BESA. A trzecie kryterium, już takie 100% Bessowe, jak niektórzy powiedzieli, HOSSA zaczyna się w momencie przebicia poprzedniego szczytu. Oczywiście to, do, to dotyczy kryptowalut, no bo to w kryptowalutach zwykle każda kolejna HOSSA przebija cenę, cenę szczytu, więc no do 69 tysięcy to jeszcze daleko, ale ja myślę, że taka moja własna ocena, że tak jakbyśmy przebili 40, to nagle ci wszyscy to poszli odrabiać straty w McDonaldzie, to tak się rzucą, znowu będzie ten sentyment, sentyment powracał. Niemniej jednak jest to ciężki okres, trzeba przyznać. W internecie różne dramy się pojawiają, ludzie są znerwicowani, tak, dużo jest takich inwektyw w różne strony wysyłanych, więc, więc to jest takie męczące. A jeśli chodzi o wróżenie, ja ostatnio mam taką ciekawą teorię, że Covid i spadek do 3000 dolarów za bitcoin a ten flash, crash covidowy spowodował, że zatrzymaliśmy się na tych 69, bo wszyscy, nawet tacy bardziej restrykcyjni, analitycy mówili, że te 100 tysięcy to tak, to tak bardzo, bardzo optymistycznie. Ja nawet w 2019 roku rzuciłem taką prognozę, że kolejna hosta to jest 200-400 tysięcy za bitcoina. No, nawet nie zbliżyliśmy się tak, do, do tej ceny, niemniej jednak taką prognozę dałem. Ja też uważam, że w kolejnej hoście te sto kilkadziesiąt tysięcy będzie. Zobaczymy, jak to się zestarzeje, no bo, bo różnie to bywa z tymi prognozami. Ja staram się już ich unikać, no ale jak wróżymy słów, to wróżymy. Tak? Yy, pamiętam, że Teraz jak do mnie na niedzielę przychodzą goście, ja mam taką, można powiedzieć, też takie wróżenie z fusów. Dajemy dwie wartości najwyższa cena w tym roku. I, najwyższa, I cena w Sylwestra, dokładnie w Sylwestra, jaka będzie cena, to powiem ci, że prognozy są rozjechane. Niektórych rynek już wyjaśnił, bo na przykład Rafał Zowski powiedział, że maksymalna cena będzie 24 tysiące, bitcoin był wtedy koło 20, więc już rynek go wyjaśnił. Rafał to to ma pecha do trafiania, jeśli tak. chodzi o bitcoina. Tak, tak. Ja pamiętam słynną rozmowę, gdzie ja zadałem pytanie, gdzie Rafał już nie wierzył w kolejną hossę. Tak? To jest gdzieś na jakiejś konferencji chyba z 19 roku. Ale dużo już kilku wyjaśnione, a prognozy są takie, powiem ci, że jak na ten rok to są no tak od tych dwudziestu kilku tysięcy no, do stu kilkudziesięciu tysięcy, więc ludzie mają bardzo różny sentyment. Oczywiście im bliżej końca, tym łatwiej tym nowym osobom, które dochodzą, dawać swoje prognozy, a w Sylwestra to tak bardzo jest ostrożnie, tak te 20, 30, 40 tysięcy, więc to jest ten rok oczywiście, żeby było jasne. W przyszłym roku mamy halving, ale tak jak mówię, ja uważam, że szczytem tej hossy będzie te sto kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście wszystko zależy od rynku tradycyjnego też, no bo ej, jak wejdzie BlackRock, jeżeli to się zatwierdzi, a nagle się może okazać, że kolejne firmy, no to, 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 to tutaj ten hype może się tak rozpędzić, że będzie coś, co wszystkich zaskoczy. No, ale... Zobaczymy, ja dodam jeszcze tak z dziennikarskiego obowiązku, że oczywiście jest też taka wróżba, że żadnej hossy nie będzie. Tak. I tyle, bo to co tutaj od paru minut wybrzmiewało, to brzmiało trochę tak na zasadzie, że nie zastanawiamy się czy, tylko kiedy i ile. Ale jest jeszcze pytanie, czy świat nie składa się tylko z kryptoentuzjastów. Oczywiście, że tak, jak najbardziej, aczkolwiek na razie no, nie, mamy, mm, nie mamy, można powiedzieć, powodów ku temu, żeby sądzić, że to się skończy. Na razie kolejne, z każdą bessą był, był, było mowa o tym, że już koniec, że już koniec kryptowalut, a... No, trzeba przyznać, że trend jest jasny. tak, Z każdą kolejną hossą, a nawet bezsą, no, pojawiają się kolejne instytucje, które chcą wchodzić. Które chcą Wystarczy popatrzeć na to, co banki robią, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że banki to duże banki, chociażby Deutsche Bank, wchodzą w kryptowaluty, zaczynają oferować usługi kastodii i tak dalej. Wiadomo, że to są sprzedawcy łopat, niemniej jednak, gdyby oni nie wierzyli w to, że to będzie dalej trwało, no, to po co by się w to angażowali? No, wiesz, przygotowanie się do czegoś takiego to też są koszty. Trzeba ponieść koszty, żeby później zarobić. Tak? No, więc... To ja na sam koniec przypomnę jeszcze tylko oczywiście o kciukach w górę, o subskrybowaniu naszego kanału. No i oczywiście o pytaniach, o komentarzach, właśnie w sekcji komentarzy. Myślę, że jeśli będzie okazja nagrać jeszcze w przyszłości, to odpowiemy na pytania widzów. I tak sobie myślę, że może dobrym pomysłem byłoby, żebyśmy się kiedyś spotkali w naszym programie na żywo. Ja wiem, że ty na żywo nadajesz u siebie co niedzielę, zdaje się, tak, ale może w nieco innej formie może połączymy raz te nasze dwa programy. Do przemyślenia. Oczywiście, do przemyślenia. jak najbardziej jestem za. I oczywiście przypominam o naszej księgarni, można powiedzieć, o naszym skromnym wydawnictwie, sklepie z najlepszymi biznesowymi i gospodarczymi książkami dla najmłodszych. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy, lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.